Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA, dzisiaj z biura, tak jak widać nie będzie ryb, dzisiaj pogadamy sobie tylko troszkę o tym, co was czeka w najbliższym czasie na kanale FWA, ale na całe szczęście dzisiaj nie będzie o płoteczkach. Tak jak wam wspominałem, płotki to jest coś dla mnie bardzo ważnego w tym sezonie letnim, chcę pobić moją życiówkę, także trochę tej płoci będzie, natomiast content będzie oczywiście bardzo różny, po prostu teraz przez pogodę nie bardzo miałem jak wyskoczyć gdzieś dalej, spróbować czegoś innego, także skupiłem się na tym, co dało się robić w taką pogodę, żebyście zobaczyli po pierwsze, że da się łowić w taki sposób, a po drugie, żeby sprawdzić po prostu, czy rzeczywiście na tę wodę warto w takich warunkach wyskakiwać, a jak było, no to już ocencie sami. Natomiast na przyszły tydzień, tak jak wam wspominałem, czy na ten tydzień, mam już kilka nowych pomysłów, jakieś karasie, jakieś bolenie, karpie, wypad na leszcze gdzieś i tak dalej, także całkiem spoko się zapowiada. Zrobimy sobie małą przerwę od potek, a potem postaram się, żeby to było jak najbardziej zróżnicowane. Przyjeżdża mój siostrzeniec, szykuje tą wielką niespodziankę, o której wam wspominałem. Ona powoli, małymi krokami dąży do zrealizowania, no, trochę to się wszystko przekłada, no ale to już nie ode mnie zależne, także trzeba jeszcze troszkę poczekać, być może już bardzo niedługo, a być może jeszcze troszkę, także to wszystko wpłynie na to, że będzie coraz ciekawe i to wam mogę zagwarantować. Dziś skupimy się jednak na dwóch rzeczach, po pierwsze na zlocie FWA, na spotkaniu, słuchajcie, tak jak dwa lata temu, bez żadnego harmonogramu, bez żadnych hostes, które będą rozdawać wam moje koszulki i polewać darmowe piwo, bez żadnych zapisów, bez żadnych wpłat, żadnych cudów, absolutnie nie. Po prostu ja wybieram się na łowisko Zezuj, to, które znacie doskonale, to jest łowisko koło Olsztyna, link do tego łowiska macie w opisie, tam są wszystkie informacje, regulamin, jak dojechać i tak dalej, i tak dalej. Wybieram się na to łowisko, wynajmuję wyspę i będę tam wędkował. Ja, mój siostrzeniec i być może jeszcze moja żona, jeżeli się będzie dobrze czuła i was po prostu zapraszam na wspólne wędkowanie, na wystąpienie na odcinku, na przyjście, przybicie piątki i spędzenie po prostu trochę czasu ze mną. No, także każdy indywidualnie przyjeżdża, kiedy chce, na co chce, jak chce, ile wędek i tak dalej. Wszystko tak jak w zasadach łowiska, ja absolutnie się do tego nie dotykam. Wy robicie co chcecie, po prostu jak macie ochotę, to wpadacie do mnie, wsiadacie na wyspie. Ja tą wyspę wam udostępniam, oczywiście jak będzie miejsce, to zapraszam bardzo serdecznie. I wspólnie łowimy, wspólnie kręcimy, wspólnie gadamy. To wszystko 20 lipca. Ja będę na łowisku od 6 rano do późnych godzin popołudniowych. Także zapraszam przez absolutnie cały dzień. Jak tam dojechać, jakie zasady, jakie opłaty, to wszystko, tak jak mówię, macie w regulaminie, link do tego w opisie. I zapraszam was bardzo serdecznie. Chcę takie spotkania jeszcze zrobić przynajmniej 2-3 razy w tym roku, na pewno we Wrocławiu, street fishing. Na 2-3 dni pojadę, nagrać dla was jakieś odcinki, a przy okazji jeden dzień poświęcić właśnie wam na takie spotkanie kolejne i wspólne łowienie, jak najbardziej. I prawdopodobnie do Warszawy się wybiorę również na takie łowienie i przy okazji spotkanie z wami. Oprócz tego oczywiście targi, oprócz tego oczywiście Poznań w przyszłym roku. Jak najbardziej to są wszystko miejsca, to są wszystko okazje, żeby mnie spotkać. Drugą sprawą jest to, że na moim Instagramie wybiło 10 tysięcy followersów, za które wam bardzo, bardzo dziękuję. Ja ten Instagram traktuję tak trochę jako dodatek, albo traktowałem, dlatego, że trochę się pozmienia. To był taki dodatek, to były te same posty, które były na Facebooku i na YouTubie, zdjęcia czasami fajne, czasami słabe, bo mój telefon niestety... No cóż, to jest telefon, który miał być niezniszczalny, dlatego poświęciłem jego bebechy, dużo gorsze są, ale za to miał zewnętrznie być super wytrzymały, niezniszczalny totalnie. Nie mam długo tego telefonu i raz, że bateria jest słaba, dwa, zasięg dużo gorszy niż na innych telefonach, między innymi dlatego nie było live'ów z nadwody, do tego kamera, aparat bardzo słabe, także kiepsko to wyglądało, no ale kupiłem ten telefon właśnie po to, żeby go nie zniszczyć przypadkiem gdzieś tam na rybach, no jestem cały czas nad wodą, trochę pada deszcz, trochę kurzu, trochę zanęty gdzieś tam zawsze wpadnie, czy jakieś błoto, nie daj Boże, no to potrzebowałem telefon bardzo mocny, no okazuje się, że ten nie jest jednak na tyle mocny, żeby to mi się opłacało, także wymienię telefon i zacznę robić indywidualny, oddzielny content na Instagramie. Będą tam relacje, które będą znikać po 24 godzinach, będą zdjęcia z telefonu, z łowienia i te zdjęcia nie będą trafiać nigdzie indziej. Ani na Facebooka, ani na YouTube'a nie będzie tego nigdzie indziej, tylko i wyłącznie na Instagramie. Oczywiście będzie content taki, który się będzie pojawiał w każdym miejscu, natomiast będzie go dużo mniej, a dodatkowy content będzie trafiał tylko i wyłącznie na Instagram. Także kto jeszcze nie jest followersem, kto ma ochotę, to zapraszam was bardzo serdecznie na to,
kto nie ma Instagrama, słuchajcie, to są dwa kliknięcia, żadna ciężka aplikacja, która wam zniszczy telefon, żadne miliony powiadomień, które będą was męczyć, absolutnie nie, to jest dwa kliknięcia, dosłownie macie konto na Instagramie, możecie mnie obserwować, możecie oglądać wtedy moje zdjęcia i dodatkowe materiały. Dodatkowo, myślę, że warto wpaść na ten Instagram, szczególnie teraz, dlatego, że na te 10 tysięcy oczywiście szykuję dla was konkurs. Tak jak pisałem, będzie to konkurs albo duży, albo bardzo duży. To będzie wędka do wygrania, albo coś jeszcze lepszego niż wędka. Natomiast potrzebuję na to jeszcze kilka dni. Zapraszam do obserwowania mnie na tym Instagramie, dlatego, że informacje o tym, że konkurs będzie, macie tutaj, zapraszam was serdecznie już teraz. Natomiast kiedy ten konkurs wystartuje, jakie będą zasady i jak to wszystko będzie się odbywać, zobaczycie tylko i wyłącznie na moim Instagramie. Także jeżeli nie obserwujecie, no to niestety być może przegapicie. Z takich dodatkowych informacji mogę wam zdradzić, że w najbliższym czasie na moim kanale pojawi się trochę nowego sprzętu i muszę wam się przyznać, że pierwsze wrażenia z tego sprzętu, no to wędkarski skurcz po prostu niesamowity. To jest nowy sprzęt, którego nie ma jeszcze na polskim rynku i jak tylko się pojawi, to będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiedzą. Mój kanał to będzie pierwsze miejsce, gdzie pojawią się informacje na ten temat. Pierwsi będziecie mogli zobaczyć, jak ten sprzęt wygląda i pierwsi się dowiecie, gdzie go ewentualnie będzie można później dopaść. Także jestem mega podekscytowany, dlatego że sprzęcik naprawdę mega spoko i już teraz latem będę go regularnie wykorzystywał i tak jak mówię, jako pierwsi zobaczycie, jak on się zapowiada. Naprawdę fajna sprawa. Dodatkowo zapraszam was na moją stronę internetową. Nie wiem, czy w ogóle kojarzycie, że ja mam stronę internetową. Jakiś czas temu bardzo mocno ją odświeżyłem i niewiele tam się pojawia w tym momencie jeszcze. Bardzo dużo się dzieje w moim życiu. Kręcę dla was bardzo dużo filmów, do tego żona w ciąży i tak dalej. Dzieje się bardzo dużo, także muszę troszkę poogarniać to moje życie i wtedy zaczną się regularnie pojawiać artykuły na tej stronie. Natomiast warto tam zaglądać. Na razie wam nie powiem dlaczego, ale naprawdę, naprawdę warto. No i jeszcze, kto nie ogląda moich live'ów, to też ważna informacja jest taka, że zbieram w tym momencie na nową kamerę. To będzie kamera przeznaczona przede wszystkim do tego, żeby nagrywać w końcu dla was brania. Ta moja główna kamera jest naprawdę bardzo spoko, natomiast obiektyw do niej taki, który by łapał fajnie spławik, kosztuje to sporo. Do tego to nie ma stabilizacji, także bardzo mocno bym się musiał namęczyć, żeby nagrać dla was chociaż jakieś jedno, dwa brania. I nie chodzi o to, że ja nie chcę tej pracy wykonywać, ale jakbym nagrywał brania, to bym już nie nagrał nic innego, nawet ze sportówką gdzieś tam, no zamieszania dużo i słabo by to wszystko wyglądało, także udało mi się znaleźć dwie fajne kamery, jedna za ponad 2000 zł, druga za ponad 3, jeszcze nie wiem, którą wybiorę, w dużej mierze to zależy od was, jak bardzo chcecie, żeby ta kamera się pojawiła, ja oczywiście swoje dołożę do tej kamery i wybiorę tak, żeby było jak najlepiej i wkrótce ta kamera powinna się pojawić, zbiórka trwa, także jak macie ochotę, linki do tej zbiórki są również w opisie i będzie to kamera, tak jak mówię, przeznaczona do tego, żeby na dużym zoomie nagrywać dla was fajne rzeczy z fajną stabilizacją, także w ręku kamera do nagrywania brań, tu będzie stała kamera główna, kamera sportowa na klacie, a tutaj będę holował pięknego leszcza, karasia, suma, karpia czy cokolwiek innego. Pewnie płoteczki, jak zwykle. No. Natomiast będzie to wyglądało naprawdę, myślę, fajnie i wiem, że to jest coś, na co czekacie bardzo, bardzo długo, także wszystkie opcje na to, żeby mi w tym pomóc, macie również w opisie. Także wybaczcie, że odcinek zbiera, mam nadzieję, że raz na jakiś czas taki odcinek zbiera nie będzie wam mocno przeszkadzał. Jak macie ochotę zobaczyć, jak wygląda to moje biuro dokładnie, to dajcie znać w komentarzach. Wiem, że wielu z was nie widziało tego mojego biura nigdy, bo jest masa nowych widzów, także jak macie ochotę, to gdzieś tam do przyszłego vloga to dorzucę i będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda, a potem wyskoczymy nad wodę. Teraz dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście jakoś wybitnie mocno. Ja oczywiście wkrótce już ruszam nad wodę nagrywać dla was kolejne odcinki z łowienia. A teraz dzięki wielkie raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA. A teraz jak już wszyscy poszli, to mogę wam zdradzić jeszcze tylko to, że wkrótce moje filmy też będą wyglądać troszeczkę inaczej. Mam dużo fajnych pomysłów, ale na razie za wiele nie zdradzę. W każdym razie możecie się spodziewać, że moje vlogi w najbliższym czasie będą wyglądać troszeczkę